Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. W rozmowie telefonicznej u nas dzisiaj Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, lider listy Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy. Rozumiem, że dobrze się słyszymy, mamy dobre połączenie. Tak, bardzo dobrze. Bardzo. Panie prezesie, wyjaśnijmy na początek kwestię pana pobytu. Czy jest pan w Polsce, czy jest pan na kampanijnym szlaku, czy może za granicą, bo ostatnio szukano pana na Węgrzech, w Albanii, a nawet w Dubaju. No pani redaktor, jeżeli ktoś obserwuje moje media społecznościowe, to wie, że jestem praktycznie codziennie na Podkarpaciu. Czasami wyjeżdżam, co prawda, do Warszawy, bo mam też inne obowiązki, natomiast przede wszystkim realizuję kampanię i nie mam zamiaru robić kampanię pod czyjeś dyktando. Natomiast proszę obserwować moje media społecznościowe i generalnie i zobaczycie państwo, gdzie jest. A czym się pan zajmuje, od kiedy nie jest pan prezesem Orlenu? Pani redaktor, ja generalnie mam ograniczone możliwości zajmowania się z racji tego, że to jest kwestia zakazu konkurencji i innych kwestii, które się niebawem kończą, więc muszę uszanować w tym zakresie prawo, ale jestem człowiekiem aktywnym, również w polityce jestem aktywny, w związku z tym mam różnego rodzaju zajęcia i również zajęcia rodzinne. W jednym z wywiadów powiedział pan: ja dziękuję Bogu, że już nie jestem prezesem Orlenu. Skąd takie słowa, panie prezesie? Nie, pani redaktor, to trzeba inaczej interpretować. Gdyby sobie pani przeczytała cały ten wywiad, to zobaczyłaby pani, jak przez te wszystkie lata musiałem bardzo ciężko walczyć. Walczyć o to, żebyśmy zbudowali firmę, która jest największą firmą w Europie, firmę, która naprawdę ma najlepszą ocenę, firmę, która zarabiała miliardy i stabilizowała bezpieczeństwo naszego państwa. Bogu dziękuję, że nie jestem prezesem Orlenu, bo przy tej władzy, panie redaktor, ja nie chciałbym prezesem być Orlenu. Zresztą to, co zawsze powtarzałem, proszę panią, stało się faktem. Proszę sobie zobaczyć na publikację wyników. To jest po prostu, to jest skandal, żeby za analogiczny kwartał za moich czasów było 9 miliardów złotych, a za analogiczny kwartał, gdzie ceny na stacjach rosną, a analogiczny kwartał 2 miliardy 700, gdzie tak naprawdę wydrenowało się kieszeń Polaków, bo to już, że były to minimalne zyski, prawie o 7 miliardów mniejsze, to pragnę zaznaczyć, że w segmencie detalu w 2023 zysku było 230 milionów, natomiast teraz w tym kwartale 511 milionów, czyli dość, że Polacy nie mają paliwa po 5,19, to jeszcze wydrenowano ich kieszenie, bo w detalu, mimo iż w całości były o 7 miliardów mniejsze zyski, to w detalu były o 100% większe zyski. Panie prezesie, zobaczcie, jak wydrenowano Polaków. Więc Bogu dziękuję, że nie jestem przy takim otoczeniu politycznym i przy tym, co się dzieje z Orlenem, Bogu dzięki, że nie jestem prezesem. Nowy zarząd rzeczywiście zaprezentował wyniki finansowe po pierwszym kwartale, ale prezes koncernu, nowy prezes Ireneusz Fąfara, powiedział tak, komentując ten spadek zysków, o którym pan mówi: jak się jedzie samochodem zmierzającym na zderzenie ze ścianą, z gazem wciśniętym do dechy, próbując zmienić tor, to mogą się zdarzyć spowolnienia. Jak pan oceni te słowa? Panie redaktor, no niechże pan prezes się nie ośmiesza, bo 3 miesiące nie było prezesa w Orlenie, ani zarządu, byli pełniący obowiązki. To jest w ogóle skandalem, nie podejmowano żadnej decyzji. Natomiast myśmy jakoś przez to 8 lat nie zderzaliśmy się i no mieliśmy rekordowe zyski. Proszę zobaczyć, kiedykolwiek jest platforma, to zawsze mają jakieś problemy. Byli 8 lat temu, za 8 lat zysków było 2 miliardy 900, a za naszych 8 lat 90 miliardów. Znów mają ten sam problem, znów wracają te same układy, ci sami pośrednicy, znów wraca ta sama stara kadra, która tak naprawdę zarządzała Orlenem, że Boże zlituj się, a Orlen czasami był na granicach płynności. Więc mamy to samo, o co się dzieje, to co pan prezes ogłosił, jeżeli chodzi o rozwoju, to nic innego jak strategia, którą opracowali moi ludzie. To jest kopiuj i wklej, ta sama strategia, nic nowego. Panie prezesie, ale w sferze medialnej jest dużo zarzutów pod pana adresem wypowiadanych przez przedstawicieli obecnej władzy. Chodzi m.in. o fuzję Orlenu z Lotosem, przedwyborcze zaniżanie cen paliw na jesieni ubiegłego roku, no i przekazanie szwajcarskiej spółce OTS ponad 1,5 miliarda złotych. Spodziewa się pan prokuratorskich zarzutów?
Nie, nie spodziewam się, pani redaktor, ale po kolei może z tymi zarzutami, bo proszę panią, chciałbym skończyć z tymi zarzutami. Jeżeli zarzuca się mi, że stworzyliśmy największy koncern w regionie i Skarb Państwa teraz w Orlenie, gdzie wcześniej miał 27%, teraz ma 50% i to się traktuje jako zarzut, gdzie wszyscy właściciele na Walnym, 99% właścicieli wyraziło na to zgodę, to jest skandal. A jeżeli, proszę panią, zarabialiśmy miliardy złotych więcej i był zysk, to jak to można mi zarzucać, że działałem na szkodę spółki? To, że Polacy mieli taniej paliwa generalnie, bo zarabialiśmy w innych obszarach, proszę panią, to jest zarzut dla mnie. A gdzie paliwo po 5,19, które obiecał pan Donald Tusk? Więc te wszystkie zarzuty są, proszę panią, polityczne, śmiech na sali. Byłem i jestem prezesem, który był najbardziej atakowany w historii. Jakoś nikt temu zarządowi nie zadaje pytania. Media po prostu się boją zadawać trudnych pytań. Boją się dopytywać pana Donalda Tuska i zarządu, gdzie paliwa po 5,19. Mimo iż były one obiecane w sytuacji, kiedy ropa była ponad $100, a dolar kosztował 4,60. I niestety dziś nawet media są zastraszone i boją zadawać pytań. Natomiast pani redaktor, firmę się ocenia przez efekty i przez wyniki. A każdy wynik, który sobie pani porówna, to nawet nie ma co stać przy ich wynikach. A te 1,5 miliarda złotych, panie prezesie? To jest matematyka, to jest ekonomia. I ocenia się przez również międzynarodowe ratingi, proszę panią, we wszystkim. Łącznie wypłacie dywidendy, czyli udziału zysków. We wszystkim mieliśmy, proszę panią, rekordy. We wszystkim mieliśmy rekordy. I taka ocena firm jest międzynarodowych agencji Fitch czy Moody's. To są międzynarodowe agencje, które poprzez ratingi oceniają firmy. Panie prezesie, a te 1,5 miliarda złotych, bo ta kwota ciągnie się za panem, jak pan to wytłumaczy? Ale ona się nie ciągnie za mną, panie redaktor. Pragnę zaznaczać, że już nie jestem 3-4 miesiące, prawie już 5 miesięcy prezesem. Ta transakcja była na przełomie roku, proszę panią, gdyby był ten zarząd, który był do tej transakcji, by to, proszę panią, odwołali wszystkie osoby, które zajmowały się tą transakcją. Cały zarząd Szwajcarii ponoszą całą odpowiedzialność za to, proszę panią. Niejednokrotnie członek zarządu, który był za to odpowiedzialny, proszę panią, niejednokrotnie poprzez Polską Agencję Prasową w tej sprawie zabierał głos. Tam, proszę panią, ten odpis został dokonany. Przedwcześnie firma bez problemu może dochodzić swoich środków, proszę panią, bo to jest współpraca z międzynarodowymi koncernami. Nigdzie te środki nie wsiąkły, ale ani nie zginęły. I proszę, że to są jedne wielkie herezje, które się opowiada pod cele polityczne, żeby zamydlić zyski. Tak naprawdę zależy im tylko i wyłącznie na tym, by Orlen z czasem podzielić i sprywatyzować. I wszelkie działania są w tej sprawie, proszę panią, prowadzone. A tak a propos, proszę panią, była wczoraj konferencja. Czy ktokolwiek z mediów zadał pytanie, dlaczego Polaków wydrenowano w Detalu i prawie 100% były większe zyski, jeżeli chodzi o Detal, proszę panią. No nikt nawet nie zobaczył na tych wyników i nie zadał pytań. Panie prezesie, a ile by kosztowało dziś paliwo, gdyby to pan był prezesem Orlenu? Proszę panią, na pewno nie kosztowałoby tyle, co kosztuje, proszę panią, bo ponieważ myśmy prowadzili działania, w momencie patrzyliśmy na to notowania, wyprzedaliśmy pewne ruchy, proszę panią, a teraz kupuje się na spocie, sprzedaje się na spocie, czyli po dziennych notowaniach, nie ponosi się żadnego ryzyka, a w ślad za tym tracą ludzie. Proszę zobaczyć, jak ja byłem prezesem, mimo iż była wojna, proszę panią, i COVID, i gaz był 1000% droższy. Potrafiliśmy nie kontraktować po kwotach, które ludzie zawarli umowy, tylko kontraktowaliśmy, ponieważ kupowaliśmy w odpowiednim czasie, wtedy, kiedy gaz na giełdach osiągał niższe ceny. 9 razy obniżyliśmy cenę gazu dla Polaków. A teraz niech pani zobaczy, jakie są podwyżki zapowiadane. Donald Tusk zapowiadał swego czasu paliwo po 5,19. Pana zdaniem jest szansa na to, żeby cena paliwa spadła w tej chwili poniżej 6 zł? Zawsze jest szansa, proszę panią, za moich czasów było poniżej 6 zł. Gdy pan Donald Tusk ze swoją ekipą zajmie się rządzeniem, a nie igrzyskami, proszę panią, to wtedy gwarantuje pani, że jest szansa. Przecież to rząd podnosi cały czas akcyzę na paliwa. Przecież na przełomie roku podniesiono akcyzę znowu 10 groszy. Przecież proszę zobaczyć, jeżeli rządził rząd Prawa i Sprawiedliwości, ja w Orlenie, to wspólnie z panem premierem Morawieckim działaliśmy. Raz była sytuacja taka, że akcyza została obniżona. Jak akcyza była mało, został obniżony VAT na paliwa. Proszę panią, działaliśmy. Z jednej strony to były moje działania, że sprzedawaliśmy po minimalnych marżach, a z drugiej strony to były działania rządu. Przecież jak pani zacytuje słowa pana Donalda Tuska, drugie słowa,
ponieważ pierwsze słowa powiedział w 2022 roku w tej sprawie, a drugie powiedział w 2023, kiedy baryłka była ponad $100, a dolar po 4,60, powiedział słowa, że byłem premierem, wiem jak to zrobić, znam te mechanizmy, a tego roku w kwietniu powiedział, że on nie ma wpływu na ceny paliw. No proszę panią, no to co, to jest jedyna osoba, która w Polsce może kłamać bez konsekwencji. Ludzie się z tymi kłamstwami godzą. Pani redaktor na okrągło? Panie prezesie, dlaczego Podkarpacie? Uważa pan, że z tego regionu będzie miał pan łatwą drogę do Parlamentu Europejskiego? Proszę panią, to nie chodzi o łatwą drogę, bo robię bardzo mocną kampanię. Jak pani widzi, jak widzą ludzie na Podkarpaciu. Proszę panią, Podkarpacie ma bardzo duży potencjał. Chciałbym ten potencjał rozwijać. Jestem osobą, która dochodzi do celu. Staram się być zawsze skuteczny. I dziś w Unii Europejskiej nie są potrzebni statyści, tylko są potrzebni ludzie wyraziści, ludzie, którzy walczą o prawa. Będę walczył o Polskę i będę walczył o region, ponieważ jestem człowiekiem walki i zawsze umie dochodzić do celu. Wie pan, co mówią politycy partii rządzącej, że ucieka pan do Brukseli, żeby schować się za immunitetem? Jak pan skomentuje te słowa? Właśnie jest odwrotnie, proszę panią. Właśnie jest odwrotnie. To oni uciekają, żeby schować się przed immunitetem, proszę panią. Gdybym przed kimkolwiek uciekał, proszę panią, to nie szedłbym. Immunitet też niejednokrotnie pokazała historia, że jest cofany i w polskim parlamencie, nie tylko w polskim parlamencie, również w parlamencie europejskim. Więc proszę panią, to jest właśnie na odwrót. Siedziałbym cicho, nie odzywałbym się, jakbym miał coś na sumieniu. Skoro idę do Parlamentu Europejskiego, to po to, żeby walczyć i po to, żeby nie uciekać, proszę panią. Na platformie, w żadnym wypadku nie uciekam. Na platformie X napisał pan między innymi takie zdanie: wybory te są ostatnią szansą na obronę należnego Polsce znaczenia w Europie. Co konkretnie miał pan na myśli? A proszę panią, a widzi pani, jakie traktaty wchodzą, które generalnie, które odbierają nam możliwość polityki zagranicznej i wielu, wielu innych kwestii, które gwarantują naszą suwerenność. A jeszcze druga kwestia, Zielonego Ładu, szeroko pojęta. Proszę nie mylić to z transformacją, bo transformacji jestem za transformacją, ale transformacją, która jest ewolucyjna, a nie rewolucyjna, bo taką transformację robiłem też w Orlenie, bo technologie się zmieniają. Ale proszę panią, ja nie mogę się zgodzić z pewnymi zapisami w Zielonym Ładzie, który niszczy naszą gospodarkę, proszę panią. Ja nie mogę się zgodzić z dyrektywą budynkową, która narzuca nam remonty praktycznie mieszkań, potężne koszty. Ja nie mogę się zgodzić z ograniczeniem produkcji rolniczej, bo proszę panią, no automatycznie z ilością nawozów i wszystkim po kolei, bo będzie mniejsza produkcja rolnicza. A to nie tylko jest kwestia bezpieczeństwa żywności, bo tu jakoś sobie damy radę, ale to jest kwestia, pani redaktor, również produkcja roślinna służy do produkcji biododatków, do wielu, wielu innych rzeczy i automatycznie, jeżeli będzie mniej tego na rynku, to będzie bardzo mocno drożyzna. Przecież my mamy narodowy cel wskaźnikowy, czyli coraz więcej wrzucać do paliw biododatków. Z czego będziemy robić te biododatki? Jakie one będą mieć choćby nawet koszt? Wymieniłem choć jeden, proszę panią, z punktów, który jest nie do przyjęcia. I powiem pani, jak wygląda transformacja. Każdy, jak pamięta sobie Polskę 30-20 lat temu, to my robimy transformację. My unowocześniamy kraj. Ten kraj jest coraz czyściejszy, ale to robimy wraz z zasobem portfela. I nigdy się nie zgodzę na to, żeby najpierw ktoś wymieniał piecyk na olejowy, potem mówią mu, żeby wymieniał na gazowy, a jeszcze się piecyk nie zamortyzował, nie zużył. Mówię, nie, to jest wszystko B, będziesz dużo płacił, będziesz płacił RTS-2, czyli gaz będzie emisyjny, czyli masz generalnie tak naprawdę wymienić za chwilkę ten piecyk, który ci się nie zużył. To tak nie może wyglądać transformacja i Zielony Ład. Nie może być tak, że my budujemy elektrownie gazowe, że my dokupujemy złoża wydobycia tak naprawdę, że my inwestujemy w polską spółkę gazowniczą w sieci. A za chwilkę stwierdzą, no nie, no trzeba płacić potężne podatki, potężne opłaty, obciążeni będziemy wszyscy tak naprawdę. Więc parę rzeczy nie można się zgodzić. Dlaczego tam chcę iść? Bo znam się na gospodarce, znam się też na gospodarce europejskiej, a dużo tych różnych fanabeli, które są wprowadzone poprzez dyrektywy unijne, to są kwestie potężnego lobby biznesu. I właśnie znać się na biznesie. Panie prezesie, i właśnie tą transformacją i bezpieczeństwem energetycznym chce się pan zająć w Parlamencie Europejskim? Taką rolę widzi pan dla siebie? Przede wszystkim, proszę panią, wieloma kwestiami. Europarlamentarzysta zajmuje się wieloma kwestiami, które są. I to są kwestie transformacji, to są kwestie rolnictwa, to są kwestie rozwoju biznesu, infrastruktury, to są kwestie
kwestie środowiska, to jest wiele, wiele, wiele. A co najbardziej panu leży na sercu? Proszę panią, nie może być tak, że europarlamentarzysta ma się tylko jednymi rzeczami zająć, a nie wszystkim. Ale oczywiście, jeżeli jest kwestia różnych komisji, to właśnie między innymi chce się zająć kwestiami transformacji, energetyki, tymi kwestiami, które muszą spowodować, że nasi przedsiębiorcy będą konkurencyjni w Europie, a nie, że nasi producenci będą niekonkurencyjni, w ślad za tym idzie, będzie nam groziło duże bezrobocie i fala po prostu wyjazdu Polaków w inne kierunki świata w celach zarobkowych. To już na koniec, panie prezesie, pójdą Polacy do wyborów 9 czerwca, ostatnio z tą frekwencją uważam, nie było pójdą, najlepiej. Uważam, że pójdą i wszystkich apeluję, żeby poszli i wybierali ludzi wyrazistych, ludzi, którzy coś w życiu swoim zrobili i co nie boją się podejmować trudnych decyzji, nie boją się mówić to, co jest tak naprawdę prawdą i czasami idą w poprzek pewnego nurtu. I uważam, że Polacy pójdą do wyborów, zachęcam Polaków, ponieważ nie wyobrażam sobie, jeżeli Unia Europejska ma iść w tą nutę, w którą idzie. To nie jest ta Unia Europejska, która była wtedy, kiedy wstępowali. To, że chcemy być w Unii Europejskiej, jest niepodważalne. Unia Europejska jest dla nas bardzo ważna i musimy być w Unii Europejskiej. Natomiast ja chcę Unię ojczyzn, a nie Unię, która jest sfederyzowana, tak naprawdę zarządzana jednym państwem, a będzie to państwo niemieckie. Bo powiem pani szczerze, to nie są hasła jakieś górnolotne, które rzucam i fanatyzm. Jeździłem do komisji bardzo często wtedy, kiedy urobiliśmy połączenia firm i większość urzędników tam to są urzędnicy niemieccy, którzy reprezentują tak naprawdę swoje interesy, jak ktoś tam, niemieckie interesy. I wie pani, to problem Polski i niektórych europarlamentarzystów jest taki, że jak rozmawiałem w tej komisji, to oczywiście niemieccy urzędnicy mówią, no przecież nie patrzcie na swoją gospodarkę, patrzcie na unijną gospodarkę. Bo oni mówią, jeżeli my mówimy o gospodarce, patrzcie na unijną gospodarkę, a jeżeli oni mówią o gospodarce, to unijna gospodarka wiąże się z gospodarką niemiecką. Więc wie pani, to jest taka hipokryzja, że to się w głowie nie mieści. A co pan sądzi o... Trzeba znać te mechanizmy, żeby z nimi skutecznie walczyć. A co pan sądzi o wprowadzeniu waluty euro w Polsce? Proszę panią, uważam, że to jest przedwczesne i niewłaściwe. Jak Polacy mi nie wierzą, zapraszam ich, żeby pojechali sobie na Słowację czy na Litwę. Wtedy, kiedy było wprowadzone euro, jak te kraje się rozbijają w porównaniu do Polski. Wystarczy granicę przekroczyć i się bić. Więc proszę panią, nie, to nie jest ten czas, byśmy wprowadzali euro. Jestem zdecydowanie przeciwko o wprowadzeniu euro, bo to uderzy naprawdę bardzo mocno Polaków. Wszędzie, gdzie było wprowadzone euro, bardzo mocno uderzało to w poszczególne kraje. Proszę prześledzić sobie historię tych krajów. Proszę, jak te kraje są położone i graniczą z nami, nawet sobie pojechać i zobaczyć. No, bardzo... A wtedy będziecie mieć państwo pełną orientację, z czym się to będzie wiązało tak naprawdę dla Polaków. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj jakieś spotkanie na Podkarpaciu, panie prezesie? I zachęcam do głosowania. Dzisiaj jakieś spotkanie na Podkarpaciu ma pan z wyborcami? Proszę panią, oczywiście jeżdżę w różne miejsca, spotykam się i ze strażami, proszę panią, rozmawiam z ludźmi. Dzisiaj czasami, proszę panią, każdy robi sobie kampanię tak, jak uważa za stosowne. Jakoś w Polsce są tylko zainteresowani moją kampanią. Niech się zainteresują swoją, proszę panią, kampanią. Dziś jest okres komunijny. Ja szanuję tradycje, obyczaje i województwo jest województwem bardzo mocno wierzącym w wartości religijne. Trudno, proszę panią, robić duże zebrania w okresie, kiedy są komunie, ludzie mają inne zajęcia, przychodzi na te zebrania 10-15 ludzi, więc uważam, że kampania od ludzi do ludzi, od stowarzyszeń do stowarzyszeń, od samorządowców jest bardziej znaczącą kampanią niż kampania któryś kolei raz ludzi gromadzenie na zebrania, gdzie tak naprawdę na te zebrania przychodzą te same osoby, które są przekonane. Daniel Obajtek. Najpierw mówili, że mnie nie ma, a teraz mają wielki problem, że jestem i robię kampanię. Więc też mają skupione na swojej kampanii i na rządzenie krajem, a niech nie robią tych cyrków, proszę panią, bo to jest jeden wielki cyrk, proszę panią. Ja jestem w kraju, robię kampanię, niech się zapytają pana Giertycha, gdzie był i dlaczego nie robił kampanii. Panie prezesie, musimy kończyć. Tak, Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, lider listy Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu do Parlamentu Europejskiego. Serdecznie pozdrawiam i życzę miłego dnia.